Twoim naturalnym stanem jest radość. I tylko radość. Bez żadnego powodu. Bez żadnego powodu to najgorsze, co mogłam powiedzieć dzisiaj. No, wiem o tym. Musisz mieć powód, żeby się śmiać jeszcze? Jest niemożliwe, by Syn Boży był po prostu biernie kierowany przez zjawiska zewnętrzne. Jest to niemożliwe. To jest program nauczania, zmiany myślenia. Inaczej mówiąc, Twojego poddania się, żeby Duch Święty mógł tą pracę wykonać dla Ciebie. Ty nie masz sam naprawiać swojego umysłu, bo nie jesteś w stanie ogarnąć tego wszystkiego. Ale możesz po prostu Jemu to powierzyć. Każdy konflikt, każdy smuteczek, najmniejszy nawet, każdy najmniejszy problem, jakieś braki, tu mnie boli, tam mnie piecze. Dlaczego ja ciągle muszę cierpieć? Jest niemożliwe, by Syn Boży był po prostu biernie kierowany przez zjawiska zewnętrzne. Jest niemożliwe, by zdarzenia, które go spotykają, nie były jego wytworem. To jak usłyszysz w środku, w swoim sercu, to zacznie się naprawdę droga powrotna do domu. Niemożliwe jest, żebyś przez przypadek cierpiała albo cierpiał. Zapomnij. Nie ma nic takiego. Ty generujesz te myśli, a wraz z myślami idzie energia. Myśli, każde, mają swoją energetykę. I jak mówisz, myślisz o tym, mówisz o tym, działasz w ten sposób, to jak chcesz uciec od tego, a potem skutek naprawiasz. Nie naprawiając przyczyny. Przyczyna jest nie do naprawienia, bo jest nierzeczywista. Co możesz przynajmniej zrobić na dzisiaj? Zacząć od małych kroczków. Nie dziel się z nikim swoim konfliktem tu. Opowiadać komuś, jak mi jest źle. Powiększasz go dla siebie wtedy. A jeszcze jak tamten zaakceptuje, powie: tak, tak, jesteś biedna, naprawdę, jesteś straszny, masz tutaj naprawdę, ale powinni ci zapłacić za to, nie? To masz już dwóch. I powiększasz po dwakroć tą energię. Zatrzymaj ten osąd. Nie rozdawaj tego. Dawaj raczej co? Coś fajnego, pozytywnego, to co chciałabyś dostać. Miło mi cię widzieć. Miło mi cię widzieć. I dziękuję za ciebie, Bogu. Byłam u mastera, to mi powiedział, że twój brat pokaże ci drogę wyjścia stąd, z tego labiryntu ciemności. No ja byłam dosyć arogancka i mówię: mój brat? Na pewno nie. Albo mi powiedzieli, że będę nauczać. Mówię: chyba ty. Niesamowita łaska. To jest zupełnie inne życie. Przy tym nic mi nie jest odebrane. Nic. Znacie mnie, niektórzy z was dobrze mnie znają. Pracę mam tą samą. Chatkę tą samą. Mało tego, mam tego samego męża i te same dzieci. Nikt mi po drodze nic nie odebrał.
jeszcze mi dodali. Miarą na trzęsioną nasypali w zanadrze złotych monet. Ale widzę, że nieraz aż mi bolą te moje puczki tutaj od śmiania. I nie muszę mieć powodu. Na nic nie choruję, na nic nie stękam. Bądź obecny. Nie ma czegoś takiego, jak czas płynie. To jest takie szczwane oszustwo. Żebyś był cały czas w takim pośpiechu, w takiej nerwówce. Zobaczcie, weekend nam mija na gadaniu. Są same weekendy, wiecie? Same weekendy są. Ja bym dopiero... Ale dzisiaj jest czwartek? Nie, wtorek. Aha, a która godzina? Aha, a rok? No masz. Nie, poważnie? A więc jest niemożliwe. Dlaczego Jezus miałby kłamać? Podajcie mi jeden sensowny powód, że On by miał na tych kartach nas okłamywać. Jaki miał interes? Wie ktoś z was? Że jest niemożliwe, że ktoś mógłby mnie oszukać, tak? Okłamać, że ja to sama sobie zrobiłam. A ja się cały czas chodziłam jak taka, wiecie, obłoka, jak ja to robię? Muszę siebie pilnować. Muszę naprawdę się, naprawdę, ale się tak skupić, wiecie, tak jak ktoś, kto jest alkoholikiem, nie? I musi się naprawdę skupić, żeby pić świadomie. To jest odurzanie się, ludzka kondycja, to jest odurzanie się bólem, boleściami. Koronę cierniową mi dajcie, ale taką, wiecie, nie na miarę uszytą. Nie? To jest aż nie do uwierzenia, jakie to jest wymyślne, żeby tak ubodnąć, nie? Ubość. Chyba, tak. To moc jego postanowienia decyduje o każdej sytuacji. Każdej zdaje się znajdować zbiegiem okoliczności lub przypadkowo. Żaden przypadek ani zbieg okoliczności nie jest możliwy w stworzonym przez Boga wszechświecie, na zewnątrz którego nie ma nic. Nie ma żadnego przypadku. Tak? Moje myśli to obrazy. Tu jest przyczyna, tam jest skutek. I tuż jest, to jest też skutkiem moich myśli, tak? W takim razie, jak ja Cię widzę, wracając do tej filiżanki, widzę Cię, bo Cię pamiętam. Jak bardzo chętnie jesteśmy do zawierania nowych związków. Tak? To tak jak z kupowaniem nowego samochodu. Stary samochód, jak mamy, to wiemy, co tam w nim szwankuje i wiemy, co trzeba naprawić i wiemy, ile ta naprawa będzie kosztowała i jak długo jeszcze będzie pociągnie, zanim się następne części nie zaczną rozsypywać. To samo jest z dobieraniem sobie partnera, tak? Tego już tak dobrze znam, że wiem, że on to na pewno zrobi, więc nie gadaj mi, że nie, tak? Więc wolałabym zostać sama niż z nim, którego znam. Ale z taką obcą osobą, tak, którą znam pierwszy raz i widzę, nie, to zaraz mi tu coś zaćwierka i biorę Cię za żonę, tak? W ciemno, nie? I za chwilę się okazuje, że jest zjazd, tak? No obiecałaś, nie? To jest, pół tego kursu jest właśnie o związkach. Wybrana broń ego. Kto chce usłyszeć, niech się w to wgryzie. Bądź studentem Jezusa. Bądź jego studentą. Dowiedz się naprawdę, jeśli chcesz, bo nie ma żadnego przymusu. Jeśli chcesz, dowiesz się, co on ma ci do powiedzenia. I on dosłownie powie ci, otworzy ciebie przed tobą. Jeśli chcesz.
a że jest to kurs wymagany, tak? ta transformacja, transformacja, czyli przeistoczenie się Ciebie, gdzie wszystko jest włączone, łącznie z Twoim ciałem, wspaniałym ciałem, kochanym ciałem. Wszystko jest ogarnięte Jego miłością. Wszystko, co Ty wytworzyłeś w lęku, On kocha. Niczego nie odrzuca, niczego nie neguje i niczego nie krytykuje. Czy to nie fajne? To jest kurs polegania na cudach, a cud jest korektą. Ja potrzebuję korekty i lubię, jak ona jest dokonywana na mnie. I doświadczam tego, ale mi zależy. Ja nie odkładam tej książki zbyt wcześnie. Nie odkładajcie jej, ona cię nie pogryzie. Czytaj sobie, bądź z nią. Ja czytam zawsze rano i wieczorem. Wyrtuję kartki, ile chcę, w tom i z powrotem. I co się dzieje? Że za każdym razem, kiedy czytam, mówię, tu czytałam, bo mam poznaczone. Właściwie to ja bym musiała ją całą poznaczyć. Ja jestem naznaczona. Za każdym razem, jak czytam, to widzę, że mój umysł, tak jak dziecko, dorasta i z innym umysłem podchodzę do kolejnych zagadnień tutaj. I mówię zawsze, wow, tego tu nie było. Ktoś wyciągnął parę kartek i włożył inne. To jest wspaniała przygoda. Piękna i kochana przygoda. Rozpoznawania tego, kim jestem. Ja się pomyliłam się co do wszystkiego. Kompletnie byłam w kompletnym błędzie. Osądzając to, kim jestem, albo kim Ty jesteś. To był jeden wielki błąd. Na zewnątrz którego nie ma niczego. Gdy cierpisz, zdecydowałeś, że grzech był Twoim celem. Gdy jesteś szczęśliwy, dałeś moc decyzji temu, który musi zdecydować się dla Twojego dobra na Boga. Oto skromny dar, który ofiarowujesz Duchowi Świętemu i nawet to daje On Tobie, abyś to dał sobie samemu. Albowiem dzięki temu darowi ofiarowywana jest Ci moc, moc wyzwolenia Twojego Zbawiciela, aby On mógł dać zbawienie Tobie. Świat, który widzisz, jest jedynie bezczynnym świadkiem tego, że miałeś rację. Ten świadek jest niepoczytalny. Wyszkoliłeś go w zeznaniach, a gdy Ci je powtórzył, słuchałeś i przekonałeś siebie, że to, co widział, było prawdziwe. Sam sobie to uczyniłeś. Sam sobie to uczyniłeś. Więc odpowiedzialność za widzenie. Dzisiaj jest o widzeniu w ogóle, tak? No to jaka jest dzisiejsza lekcja? Brawo. Istnieje inny sposób patrzenia. Mamy takie pragnienie, żeby to nasze postrzeganie zostało zmienione na wizję Chrystusową. Tak, abyśmy mogli widzieć prawdziwie oczami Ducha Świętego. Istnieje inny sposób widzenia. Dzisiejsza idea jest próbą rozpoznania, że możesz zmienić swoje postrzeganie świata zarówno w jego zewnętrznych, jak i wewnętrznych aspektach.
Na jej poranne i wieczorne zastosowanie powinno się poświęcić pełne 5 minut. I to jest instrukcja, króciutka. 5 minut rano i 5 minut wieczorem. Podczas tych okresów, rano i wieczorem, idea ta powinna być powtarzana tak często, jak będzie to dla Ciebie wygodne. Choć brak pośpiechu podczas zastosowań jest bardzo istotny. Badaj naprzemiennie swoje zewnętrzne i wewnętrzne spostrzeżenia, lecz bez nagłego poczucia zmiany. Istnieje inny sposób patrzenia. Rozglądaj się po prostu swobodnie po świecie, który postrzegasz jako będący na zewnątrz ciebie, po czym zamykaj oczy i z równą swobodą badaj swoje myśli wewnętrzne. Staraj się pozostawać równie niezaangażowany w jedne, jak i drugie i utrzymywać to oderwanie w trakcie powtarzania idei przez cały dzień. Krótsze okresy ćwiczeń powinny być tak częste, jak będzie to możliwe. Konkretne zastosowanie dzisiejszej idei powinny być również podjęte natychmiast, gdy zdarzy się jakakolwiek sytuacja, która skusi Cię, byś się niepokoił. Przy tych zastosowaniach mów, istnieje inny sposób patrzenia na to. Bez napięcia, bez zmuszania się, swobodnie, rano 5 minut, to jest naprawdę mała chwila, którą dajesz sobie. To jest naprawdę taki malutki wymóg. Taka drobna cząstka Twojego wkładu w Twoje zmartwychwstanie. Drobna. Twoje 5 groszy. Twoje 1 grosz. Naprawdę to jest tak malutko. Jak przelecisz po wszystkich lekcjach, to jest naprawdę po minucie, po 5. Co godzinę tylko sobie przypomnieć. Nastawić w telefonie, żeby zapikał. Aha, dzisiejsza lekcja. To za niesamowita rzecz. Przyprowadź swój umysł do teraźniejszości. Nie musisz niczego akceptować. Wszystko po prostu jest takie, jakie jest. Pamiętaj, że nie jesteś winny niczemu tutaj. To jest tylko sen. Obudzisz się z niego. To jest pewne, jak gwiazdy na niebie. Na 100% obudzisz się z tego. Wyraźniejszy moment, teraz. Oddychaj.
Mam takie zadanie domowe dla Was, żebyście poobserwowali siebie, jak rozmawiacie z kimś o czymś tam. Luźne rozmowy takie międzyludzkie są. Jak Ci się przypomni oczywiście. Żebyś zwrócił uwagę na to, skąd się pobrały te idee, które dajesz swojemu bratu, któremu opowiadasz. Czy to są te, które są, się dzieją aktualnie teraz? Czy dzielisz się z nim w jakiejś przeszłości? Czy dzielisz się z nim smutkami, żalem swoim? Czy dzielisz się z nim radością? Czy chętny jesteś bardziej, żeby się dzielić właśnie smutkami, takimi ponurymi sprawami? Czy też idziesz, żeby się podzielić, że właśnie wygrałeś 5 milionów? I obserwuj siebie, co się będzie działo, jak spróbujesz siebie obserwować. Po prostu tylko obserwuj. Bądź świadomy, co się z tobą dzieje. Bez oceniania, bez duszenia na hamulec. Po prostu pooglądaj sobie siebie, tą postać. Zobacz wtedy, że ktoś albo coś wkroczyło na twoje terytorium i tam sobie po prostu po cichu zarządza. Albo nawet nie zarządza, a ty jesteś zepchnięty, pominięty. I dajesz na to pozwolenie. Tak jak pan w pałacu miał odźwiernego. I ten odźwierny taki był usłużny, że przechwytywał jego listy od kochanki. I jak czeki przychodziły z pieniążkami do pana też od podwładnych, to też przechwytywał ten odźwierny. I pan z góry wołał, jak tam, ktoś przyszedł do mnie? Nie, nikogo nie było, nic tam do ciebie nie ma. Dawał mu tam jedzenie, no ty siedź sobie tutaj w łóżeczku i nie wychylaj się za dużo. Ja już tu wszystko zadbam o siebie. Nie? Listy? Nie ma. Informacje? Nie ma. Nie musisz nic wiedzieć. To jest właśnie, chcę być nieświadomy. Nawet spotkałam się raz z takim zdaniem, po co ja mam być świadomy? Jest wszystko dobrze. A jak zaczynasz być po prostu taki wnikliwy i obserwujesz po prostu siebie, bez osądzania, po prostu aha, swoje myśli. Teraz nawet się tłoczą jakieś myśli, nie? Po prostu wiedzieć, że one tam są. Wtedy możesz je pooglądać tak uczciwie sobie po prostu, aha, one są takie. Nie chciałbym ich mieć, ale dobra, są fajne. I rozdzielać. Może puszczę kawałek innej muzyki. Spokojna też, nie? Delikatna? Zobaczymy, jaka to jest delikatna. Jezus Maria. Staj się bardziej uważny, bo jak dzielisz się z kimś ze swoimi troskami, o swoich troskach opowiadasz i o żalach, wtedy tracisz swoją energię. Zawsze możesz powiedzieć, nie będę tego robił, nie wiem po co to jest. Nie poznaję tego. Duchu Święty, Tobie to oddaję. Ty wiesz, jak to rozwiązać.
Właśnie ci, którzy są z wami w domu, z nimi macie najwięcej do przepracowania. Z tego jednego powodu, że nie ma przypadków. Weźcie to na warsztat. Naprawdę będzie bardzo piękna transformacja. Kiedy znajdziecie się w tym przenajświętszym miejscu we wszechświecie, gdzie odwieczna nienawiść stanie się na waszych oczach teraźniejszą miłością. Po prostu przebaczenie to daje. Przebaczenie daje całkowite szczęście temu, który przebacza i temu, któremu się przebacza. Bo to się dzieje tylko w twoim umyśle. Ty tak naprawdę nie możesz żadnemu bratu nic przebaczyć. Bo ty masz tą opinię o swoim bracie w swojej głowie. On, tamten, który myślisz, że cię skrzywdził, może wcale nawet nie wiedzieć, że ty nosisz w sobie urazę do niego. 99% nie wie, że to ty gnieciesz się po prostu z tym problemem. Spójrzcie też w stronę swoich dziadków i swoich rodziców. Ile tam jest nieprzebaczonych rzeczy. Po prostu zapytaj się siebie, dlaczego ja tego nie uwolniłem jeszcze. Po co ja to trzymam w tej mojej głowie? Jakieś zadry, jakieś nieprzyjemne sprawy, które były w 1854 roku? Po co? Jeden cel. Żeby ego mogło się tym karmić od czasu do czasu. Czy jest to coś, tak? Bo ty tego nie potrzebujesz. To jakby zostało wmiecione pod dywan, ale ta uraza nie została wyniesiona do światła. Chcę się z tym rozmówić, rozprawić. Mistrz nauczyciel mówił, że my tutaj przychodzimy, żeby wyrównać rachunki. Bilans musi być na zero. Chcesz być czysty i widzieć czystego twojego brata. A jak się chowa te rzeczy, jeszcze nie teraz, jeszcze nie jestem gotowy na przebaczenie. To za duże słowo, to przebaczenie. Ja mówię, że co? Ile razy miałam do czynienia, że w rodzinach po prostu dochodziło do tego, że po prostu tak ciasno tam było. Nie było miejsca na przebaczenie żadne. Jak mówiłam, to po prostu aż się prosi. Puśćcie to po prostu. O co wy walczycie? O 5 tysięcy złotych? O 10 tysięcy złotych? Poumieracie. Od tej wojny. Takie zacięte wszystko. A ja tam przyszłam po prostu i brutalnie powiedziałam, to aż woła o przebaczenie. To po prostu takie najeżone. O czym ty mówisz? O czym ty w ogóle mówisz? Ja bym mówię, że byście puścili tam po prostu. Może, ewentualnie. Bo co miał na myśli nasz Zbawiciel, mówiąc, pogódź się ze swoim bratem, póki jesteś z nim w drodze. Albo tak czyńcie, jakbyście chcieli, żeby i wam czyniono. Ciężka sprawa, nie? Jak byś chciał być traktowany? Z miłością. Niełagodnie, z miłością. Cały czas. Jak coś skłamałam, to powiedzcie mi. Zwróćcie mi uwagę. Chciałbyś być traktowany z miłością? Najczulej, jak tylko można. Tak, czyńcie. Czy miałeś kiedy do czynienia z bratem? Kto jest twoim bratem? Wie ktoś? Nikt. Okej. Wszyscy wiemy. Albo miłujcie nieprzyjaciół swoich. Bo to już po prostu była rewolucja w mojej głowie. To ja mówię, to jest po prostu nie do wytrzymania. Co on po prostu mówi? Że mi się po prostu ważył mi się ten mózg mój. Jak ja mogę miłować, tak? Mojego nieprzyjaciela, wroga, tak? Niemca.
są do swojego. On mówi o miłowaniu. A miłowanie, powiecie, z czym mi się kojarzy? Z małym dzieckiem. Jak byłam matką, to miłuję go. Po prostu no nie kocha, tylko kochać to ja mogę. Kochanka, tak? Ale dziecko, takie nowonarodzone, noworodka, pachnące po prostu, taki pączuś. To się miłuje po prostu. Chce się go mieć tutaj i miłować. I teraz miłować nieprzyjaciół. Co zrobić z taką myślą, z taką ideą? Nie ma nieprzyjaciół. To jest właśnie rozpoznać. Nie ma nieprzyjaciół. To nie jest kurs o zagłuszaniu. To jest kurs o wydobyciu całej zadry, całego nieszczęścia. Wyciągamy na światło, do świadomości. Nie żeby to maskować i o nie, ja cię kocham, zobacz jak ładną mam maseczkę. Ja cię kocham i jutro bierzemy ślub. To jest kurs o zdjęciu maski, o obnażeniu się. Tak, jestem odpowiedzialna za to uczucie, które teraz mam. Ja je przyciągnęłam do siebie. Prawo przyciągania. Ta-dam. Ty emanujesz na pewnych częstotliwościach. I to, co emanuje, przyciągnie to, co emanuje z tobą. Rezonuje inaczej. Jeżeli miałbyś pokochać swojego wroga, miłować go, tego nieprzyjaciela, to musiałbyś się poddać. Na tej drodze przygotowawczej musimy nauczyć się ufać sile wyższej od nas samych. Wieczna obietnica zostanie dotrzymana. Brama wyjścia z tego nieskończenie małego labiryntu czasu i przestrzeni została otwarta. Czas trwał tylko chwilę w twoim umyśle i nie miał żadnego wpływu na wieczność. Tak więc czas przeminął i wszystko jest dokładnie takie, jakie było, zanim powstała droga do nicości. Drobne tyknięcie czasu, którym popełniono pierwszy błąd oraz wszystkie błędy w tym jednym błędzie, zawierało w sobie także korektę dla tego jednego błędu i dla wszystkich innych, które powstały w tym pierwszym. I w tej samej chwili czas przeminął, ponieważ to było wszystkim, czym czas kiedykolwiek był. To, na co Bóg dał odpowiedź, otrzymało odpowiedź i odeszło. Czy macie jakieś pytania może? Czy macie jakieś trudności? Żadne. Mam kredyt do spłacenia.
powiedzieć, co mi się skojarzyło z tymi wrogami. Mhm. Z czym? Z wrogami, jak mówiliśmy, że mamy wrogów, znaczy przyjaciół. Przyjaciół. I tymi Niemcami i tak dalej. Nie? Mhm. Przypomniałem się. Nazwiska chcesz podać. Podać listę. Schindler. Nie. Przypomniałem się taki piękny film, który jest taką wspaniałą wizualizacją tego, jak co się z nami dzieje, i to tak jakby uderzyło mnie bardzo głęboko. Film mówi coś takiego, że było dwóch żołnierzy na poligonie, oni byli w takim schronie przeciwatomowym, no i były ćwiczenia, i podczas tych ćwiczeń, w czasie tych akcji, rzeczywiście bomba atomowa wybuchła. Przez przypadek. Nikt tego nie planował. No oni nagle tak patrzą, że to nie ćwiczenia. Patrzą tam na te wszystkie odczyty, że to rzeczywiście bomba atomowa i tak dalej, nie? No i tam szybko się schowali do tego bunkra, pozamykali to wszystko, sprawdzają te odczyty, stracili łączność całą, no i dwóch ich było. Jeden to jest tak, jakby mi się kojarzy z prawdziwą jaźnią, a drugi z ego. Było ich dwóch, no i jeden mówi, że trzeba wyjść, trzeba zobaczyć i tak dalej, a drugi mówi, coś ty głupi, my tu mamy zapasy, w ogóle my tu przeżyjemy, wszyscy zginą, my przeżyjemy. No i okazało się, że oni tam siedzą, stracili tą łączność, te odczyty cały czas są coraz gorsze, że tam na zewnątrz jest coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej, nie ma tam po co w ogóle wychodzić. I w pewnym momencie słyszą, że tam ktoś strasznie wali do nich. Walą tam do tego, do tych drzwi, do tego wszystkiego. I ten jeden mówi, słuchaj, ktoś przeżył, otwierajmy, wpuścimy ich. A ten drugi go łapie i mówi, coś ty, nie możemy otworzyć, oni są napromieniowani. Razem wszyscy zginiemy, poza tym mamy mało zapasów tego jedzenia. Nie możemy nikogo tam wpuszczać. No i tam go trochę stłamsił. Druga akcja. Zobacz, usłyszeli wybuch tego bunkra. Że ten bunkier też tam podłożył tą bombę pod ten bunkier. I ten bunkier tak jakby zaczął się walić. Więc oni tam prędko, mamy jeszcze taki panikrunk w tym bunkrze. Jeszcze mamy taką dodatkowe zamknięcie. No i tam wpadli, jeszcze pozakręcali tam te specjalne, te drzwi. To wszystko, to jedzenie poprzenosili. No i tam siedzieli. I tak właśnie taki dialog między nimi, że udało nam się. Udało nam się. Tylko my przeżyliśmy. Jesteśmy ostatnimi ludźmi na ziemi. Wszyscy inni zginęli. No i tam oczywiście kamera odjeżdża daleko, daleko, daleko. Pojawia się taki napis. Minęło 50 lat. I nagle okazuje się, że tam jest wycieczka. Ludzie, piękny świat. A nad tym bunkrem właśnie taka specjalnie rozłożona taka kopuła z takiego szkła i tam przewodniczka mówi tak, proszę Państwa, tam w którymś tam roku tutaj zginęło dwóch żołnierzy podczas akcji tam tego próbnego wybuchu. Niestety 3 razy próbowaliśmy ich ratować, ale się nie udało. A oni byli przekonani, że ci, którzy tam do nich walili, to chcieli im zrobić krzywdę, że coś strasznego było. A to było właśnie to walenie po to, żeby nas uratować. Ja tak sobie myślę czasami, jak ktoś przed do mnie z taką trudną dla mnie sprawą i tak mi się wydawało, że o jak ja go nie chcę, niech on sobie idzie, jaki on mi kłopot robi. A to było to walenie, żeby mnie wyjąć z tego bunkra. I to jest właśnie takie coś, że jak my myślimy, że ktoś jest naszą wrogiem, że ktoś nam coś robi takiego trudnego, nie? Że to jest tak, jakby chciał nas wyciągnąć z tego bunkra. I tam w tym bunkrze jest tych dwóch żołnierzy, oni tak dyskutują ze sobą. I do dzisiaj tam siedzą. Tak. No dużo osób też jest właśnie w ziemiankach na Syberii, też siedzą, bo myślą, że jeszcze Stalin żyje i ich dopadnie, więc żyją tak do dzisiaj staruszkowie. Gdzieś tam daleko, w tundrze też są takie ziemianki, tam w strachu wielkim żyją. Nie da się pomóc wszystkim. No także to dobry przykład, nie? Eksperyment. Może to, co nam się wydawało, że tak nam strasznie zagraża, zaczęliśmy się bronić przed tym i tam zakręcać jeszcze drzwi i tak dalej, nie? A to były te ekipy ratunkowe, to oni tam 3 razy po nich szli, bunkier wysadzali, chcieli ich koniecznie uratować, ale ci zrobili wszystko. Jaki jest morał tego? No morał jest taki, że mój nieprzyjaciel jest moim przyjacielem. Nie, że mój nieprzyjaciel jest moim zbawcą. Wybawcą. To ja wytwarzam nieprzyjaciół. Musicie wyrobić sobie taką zdolność, że właśnie jak przychodzi taka osoba, nieraz to jest natrętna osoba, żeby pozwolić, żeby przyszła, otworzyć się na nią.
Okej, okay, dobrze, jest nieraz znamolny, nieraz to jest ktoś z rodziny, taki wiecie, który sprawia naprawdę dużo problemów, tak? Naprawdę. Są tacy, wiesz, przychodzi w najmniej odpowiednim momencie, tak? Jak masz kolędę w domu, albo ślub córki się tam przylas, tak? Czuć go na pół kilometra i przyszedł i gada tam, nie? Właśnie, żeby... No bo o co chodzi w nauczaniu miłości, tak? Żeby rozpoznać, że jesteś miłością. To jest właśnie otworzenie się na to, co nazywamy, że to jest zło, tak? Że jest takie zło konieczne, tak? Tam po prostu nie ma tej miłości, jest ciemno, tak? Ten brat jest ciemny, jest niewygodny, bo nie dałeś tam miłości. Nie dałeś mu tej uwagi, tego czasu, tej cierpliwości.